To namiot Zielonego Klucznika. Odwiedzenie tego miejsca umożliwi ci przejście przez zieloną bramę graniczną. Zawsze, gdy zobaczysz namiot Klucznika, zatrzymaj się i wstąp do niego, aby zapewnić sobie przejście przez bramę graniczną. Tak, możemy już teraz przechodzić przez tamtą bramę wyżej, co jest. I mając dwa anioły już, możemy chyba zaatakować tych kawalerzystów. Bo ich to chyba będzie sześciu. Możemy też przejść przez tę bramę, tak jak proponowali, i zbudować, znaczy wynająć jeszcze jednego bohatera. O, mamy Cuthberta, który ma finanse. Ale w tej misji to nie jest potrzebne. Dobra, może tak to zróbmy. Bierzemy pikinierów sobie. Tutaj zaraz łuczników. Nie zbudowałem nic. Klasztor. No, przynajmniej raz to, co budujemy, się pokrywa z tym, co nam proponowali. Nie buduj jeszcze portalu chwały, chociaż tak ponętnie wygląda. Jest bardzo kosztowny, a ty wciąż musisz werbować nowe jednostki. Nie możesz jeszcze werbować kawalerzystów, gdyż nie ma stajni, w której mogliby trzymać konie. A więc wybuduj stajnię, a już niedługo będziesz mógł werbować kawalerzystów. No, no. Ja wolę jednak najpierw portal chwały i tak. O, dobra, straty są akceptowalne. Wróćmy sobie może do zamku, żeby już mieć te wszystkie jednostki takie, jak powinny być. To, wasza wysokość, jest młyn. Co tydzień młynarz będzie miał dla ciebie nieco zasobów. Pamiętaj, aby raz w tygodniu wysyłać kogoś do młyna, aby odbierał zyski. Tak, akurat rtęć nam dali. Niezłym pomysłem jest odwiedzenie fabryki machin wojennych i zakupienie kilku urządzeń, które pomogą pokonać wroga. Gdy wejdziesz do środka, możesz zakupić balistę, podobną do wielkiej kuszy, namiot medyka, leczący jeden oddział na zakończenie każdej tury walki, oraz wóz z amunicją, dzięki któremu masz pewność, że oddziałom strzeleckim nie zabraknie amunicji w czasie walki. No. Tak. W niektórych tych rzeczach niestety zapominam. O, i mamy portal chwały. Wraz z przyrostem tygodniowym plus 3. Dzięki temu, że mamy ten jeszcze na mapie portal chwały. Teraz możesz wybudować arenę walk i rozpocząć werbunek kawalerzystów. Wspaniale szarżują. Zadbaj, by zawsze uderzali na wroga z rozpędu. Jeśli w pierwszym ruchu nie są w stanie dotrzeć do wroga, rozkaż im zaczekać, aż wróg zbliży się na tyle, by mogli uderzyć w jednej turze. Jeśli to nie jest możliwe, niech wysuną się nieco do przodu, a dopiero w następnej kolejce zaszarżują z pełnym impetem. Tak. Oczywiście, im więcej pól przejdą, tym lepiej dla nas. Okej, ciebie postawimy może tutaj przy tych kawalerzystach. Ale oddaj nam te oddziały, weź sobie ten amulet, zupełnie nam niepotrzebny. Okej, ty zwiedzaj. O, zbroja cudów. O nie, jakaś walka tu nas czeka. To sobie na razie darujemy. I od razu ulepszony portal chwały. Tak, tak, tam, tak nam tu odradzali, a przecież tutaj tyle surowców jest, że... Do tego momentu na pewno masz już wystarczająco dużo zasobów, by rozpocząć budowę portalu chwały. No co ty. A więc do dzieła. Portal umożliwia werbunek potężnych aniołów. Dobra, prawie w zamku już jesteśmy. Mamy fioletowy namiot klucznika. I mamy chatkę czarownicy. Zobaczymy, co tam proponuje. No, weźmy może... Bierze łuczników i sobie ulepszymy ich jeszcze. Sądzę, że wiesz już dość, panie. Sir Christian chce przekazać ci jeszcze kilka uwag,
ale ja już skończyłam. Po prostu buduj kolejne budynki i modernizuj je w dowolnej kolejności. O, dziękuję, w końcu jaka swoboda działania. Weźmiemy sobie... A może zbudujemy te stajnie, żeby mieć faktycznie tych kawalerzystów zaraz. Christian poczeka jeszcze do nowego tygodnia. Tutaj w chatce wiedźmy uczą płatnerstwa. O, jeszcze jednak się pojawiło coś. Dziwnie wyglądający obiekt na wschodzie to chata czarownicy. Nie rezygnuj z wysłania chociaż jednego bohatera do wiedźmy, aby dowiedzieć się, czego może nauczyć. Nauka jest tu bezpłatna. Każda wiedźma uczy tylko jednej umiejętności, ale mogą wybierać je z szerokiego wachlarza dostępnych umiejętności. Jeśli bohater zna już daną umiejętność lub nie może poznać ich więcej, czarownica może być nieco zirytowana, ale nie zrobi nikomu krzywdy. Tak, nieszkodliwa czarownica. Ty sobie tu stój. Dobra, no i arena walk będzie dla nas dostępna. Możemy sobie wziąć, no, ze 4 jednostki, z 4 możemy pochodzić. Bo ja to bym raczej chciał mieć ulepszonych mnichów, ulepszonych jeszcze kawalerzystów i w sumie wtedy sobie wyruszymy na podbój dalszy. Tak, pewnie niepotrzebne są tutaj te jednostki dodatkowe, ale przynajmniej sobie troszkę to odświeżymy. Dobra, tych nie chcę. Te będą tutaj poustawiane. No i ich sobie poulepszamy. Dobra. No i jeszcze mamy tutaj 10 kapłanów, 4 archanioły, które wymagają klejnotów. Wymagają klejnotów, a my nie mamy klejnotów. Ile tych klejnotów trzeba? 3 na jednego archanioła. 4 nam brakuje w sumie klejnotów. No to w sumie sprzedamy całe drewno. No już jest, już nas stać. Dobra, no i ruszamy na... Może tu najpierw. Zobaczymy, co pilnuje tej zbroi cudów. Okej. Tak, do przodu. Możemy sobie wziąć ten wóz z amunicją chociaż. No i możemy balistę wziąć, bo Christian się specjalizuje w baliście. No i zbrojnych sobie weźmiemy. Coś tu do wybudowania. Wieża gryfów jest. Często natkniesz się na artefakty leżące luzem na ziemi. Czasem widać obok strażników. Czasem pojawiają się dopiero, gdy sięgniesz po przedmiot. Artefaktu leżącego przed nami strzeże kilka minotaurów. Czy chcesz z nimi walczyć? No pewnie, to żadna... walka tak naprawdę. Zbroja cudów zwiększa wszystkie statystyki o 1. A poza tym mamy jeszcze tutaj ogród objawienia. To miejsce powinien odwiedzić każdy bohater. Ogród objawienia podbuduje wiedzę każdego, kto go odwiedzi. Jego działanie jest jednorazowe, a więc ponowna wizyta w ogrodzie nie da żadnego efektu. Gdy wzrośnie wiedza bohatera, wzrośnie także jego liczba punktów magii. No. W niektórych miejscach musisz uiścić opłatę za podniesienie umiejętności bohatera. To właśnie jedno z takich miejsc. W szkole magii można podnieść poziom wiedzy lub magii. Lub mocy. Tak tutaj tak to się nazywa. Według uznania. Jeśli jednak nie wniesiesz opłaty, niczego się nie nauczysz. Tak, ja biorę moc. Czyli siłę zaklęć. Zwiększamy sobie. Sorsza tutaj wędruje. A w zamku możemy
bastion gryfów wybudować. No i na arenie bierzemy sobie plus 2 do ataku. Jeszcze tutaj sobie pójdziemy do siedliska Medus. Teraz już nie jest nam straszne odwiedzenie ich. No już prawie wszystko jest polepszane. Tak, zdziwiłbym się, gdyby jednak nasz wróg był tutaj dość silny. W końcu to samouczek, ale wziąłem ten poziom najwyższy trudności. Więc się zaraz przekonamy. O, 50 aż ich było. Ale dobra. Możemy sobie zgarnąć te skarby, co tutaj dali. Te stworzenia mogą atakować na odległość. Oznacza to, że nie będą szarżować na twoje oddziały. Gdy walczysz z takimi przeciwnikami, musisz mieć więcej oddziałów niż zwykle, aby pod ogniem ostrzału przejść pole bitwy i zaatakować wręcz. No to nie jest moja taktyka. Bardziej raczej sam je ostrzelam. No i proszę bardzo. O, możemy sobie atak wziąć. I jeszcze coś? Nie. Myślałem, że będzie jeszcze jeden poziom, ale jednak nie. Okej. Ty odwiedzaj wiatrak. Ty możesz pozbierać jeszcze trochę jednostek. No i idziemy dalej. Tutaj jest fioletowy strażnik graniczny. No i fajnie, że wywali nas monolit teraz pod zamek z powrotem. Akurat pierwszego dnia. Ten iskrzący się obiekt na południu to monolit wejścia. Pozwala przejść bohaterowi i jego armii do miejsca, w którym znajduje się monolit wyjścia. Jak widzisz, kolory na boku odpowiadają kolorom na monolicie wyjścia znajdującym się niedaleko zamku. Oznacza to, że bohater wchodząc do monolitu wyjdzie obok zamku. Jeśli jednak nie wiesz, gdzie znajduje się wyjście, należy z rozwagą wysyłać bohaterów w nieznane, każąc im przechodzić przez jednokierunkowe monolity. Teraz jednak warto wrócić do zamku i zwerbować dodatkowe oddziały. Nie zapomnij też o odwiedzeniu czerwonego namiotu klucznika. Nie zapomnę. Dobra, gildię magów sobie tylko na drugi poziom bierzemy, bo i tak zaklęć trzeciego poziomu się nie nauczymy, musielibyśmy mieć umiejętność mądrość. Widzę, że znowu nas nie stać na wszystkie archanioły, więc sobie weźmiemy, trochę przehandlujemy. Dobra, na szczęście cała reszta jest tylko za złoto. No i mamy jeszcze lepszą armię. No i możemy atakować czerwony strażnik graniczny. Bramę graniczną. Dobra, ty jeszcze sobie przejdź. Tak, Sorsza to raczej twój ostatni kurs. No ale niech go już dociągnie do końca. No, ciągle nie udaje mi się kliknąć, to tak jak należy. No i tutaj już dojrzewam, że może być nasz przeciwnik w końcu gdzieś umieszczony. Jak widać, ten teren różni się od innych połaci podziemia. To jest przeklęta ziemia. Nie można tu rzucać żadnych zaklęć na poziomie wyższym niż pierwszy. Jeśli nie masz zbyt licznych sił, nie wdawaj się w walkę na tym terenie, gdyż nie możesz polegać tu na magii. Aby dostać się do dwustronnego monolitu, musimy pokonać meduzy. Gdy już pozbędziemy się tych oślizgłych stworzeń, opowiem ci więcej o tym miejscu. No to walczymy. O, pokonałem nam trochę kuszników. O, mądrość się pojawiła wreszcie. Dwustronny monolit przejścia pozwala wrócić bohaterowi tą samą drogą. Gdy znajdziesz taki monolit, wyślij jednego z mniej doświadczonych bohaterów, aby go zbadać. Jeśli tego nie zrobisz, możesz sam wpaść w zasadzkę. No, musimy ostrożnie chodzić po
całej mapie tak naprawdę. Dobra, i teraz już tylko Christian coś robi. No i proszę, walczymy przeciwko lochowi. Fioletowy to loch. Gdy klikniesz na garnizonie prawym przyciskiem myszy, zauważysz, że stacjonuje w nim wiele różnych oddziałów. Najwyraźniej władca podziemi z tej prowincji nie życzy sobie żadnych niespodziewanych gości. Jeśli chcesz go pokonać, najpierw musisz zwyciężyć jednostki z garnizonu. No to atakujemy. Możemy w sumie powalczyć w końcu. No możemy na przykład podlecieć archaniołami. Dobra. Mi zaatakował kuszników. Ale my sobie ich zaraz naprawimy. No, w ten sposób. Dobra. No i bez strat się udało. Możemy taktykę sobie załatwić. I kolejny uczony, który nam dodaje ataku. Fioletowy to się chyba w ogóle tutaj nie ruszał. Bo nic to nie po... A nie! Jednak ma fioletową kopalnię. Przed nami kopalnia złota. Nawet jeśli masz już jedną, warto i tę przyłączyć do zasobów królestwa. Dzięki temu masz więcej surowców, a wróg mniej. Zerknij na minimapę. Kopalnia zmieni kolor z barwy wroga. Fioletowej na twoją czerwoną. No teraz im nie pomyliły barwy przynajmniej. Dobra, naprzód. O, kamień wiedzy. Obiekty takie jak ten kamień wiedzy mogą dać premię w postaci szczęścia, morale i innych cech w przypadku... innych cech. W przypadku kamienia wiedzy tą cechą jest doświadczenie. Gdy wjedziesz na kamień, przekonasz się, że twój niedoświadczony bohater zyska 1000 punktów doświadczenia. No i pięknie. Mamy tartak. On chyba miał tutaj to wszystko od początku zajęte, bo wątpię, by przeciwnik zostawił tutaj te złoto. Zwiększamy sobie jeszcze atak. W pobliżu rośnie drzewo wiedzy, które podniesie poziom bohatera w zamian za kilka sztuk złota, klejnotów, a czasem nawet za darmo. Tylko ile nam brakuje? No prawie mamy kolejny poziom, to można inaczej go wbić. Chociaż te smoki nie mieszkają w naszych miastach, warto przejąć ich siedziby. Korzyści będą podwójne. Po pierwsze, będziemy mogli werbować mieszkające tu czerwone smoki, które świetnie uzupełnią twoją armię. Szczególnie w czasie dłuższych kampanii odczujesz, że są nieocenionymi wojownikami. Po drugie, uniemożliwiasz zwerbowanie ich przez wroga. Jeśli zechce odzyskać ich siedziby, będzie musiał o nie walczyć. No właśnie. A ty w sumie możesz te nasze najsilniejsze jednostki zwerbować. Dobra. O, magia powietrza się nam trafiła. Nie będziemy ich werbować. Ale teraz sobie weźmiemy... weźmiemy sobie może zaawansowaną taktykę. O, legowisko Manticore się nam też trafiło. Czyli pewnie on tutaj wszystkie też swoje jednostki też tu ma. Zbliżasz się do magicznej studni. Zawsze odwiedzaj magiczne studnie, szczególnie jeśli w czasie walki często używasz zaklęć. Magiczne studnie podnoszą liczbę punktów magii do maksymalnego poziomu. Dozwolona jest jedna wizyta dziennie. No akurat nam brakuje, to możemy troszkę skorzystać. W labiryncie walczymy z minotaurami. W obozie najemników, to dobra mówią. Obóz najemników to miejsce, w którym można podnieść umiejętność ataku o jeden punkt.
każdy bohater powinien odwiedzić obóz i potrenować z najemnikami. O, jeszcze jest chata proroka. Woła cię pewien człowiek, opiekujący się rodziną. Chce ci coś powiedzieć. Próbowałem stąd wyprowadzić swych bliskich, ale meduzy blokowały nam drogę. Jestem bardzo wdzięczny, że je usunąłeś. Jako dowód mojej wdzięczności dam ci sandały świętego. Czy chcesz sandały świętego? Sir Christian mówi. Radziłbym przyjąć ten prezent, panie. Nie ma powodu odmawiać. W takich miejscach można dostać inne nagrody po wykonaniu określonych zadań. Zawsze warto sprawdzić, jaką przysługę można komuś wyświadczyć. Jasnowidze zamieszkujący takie chaty często mają wartościowe przedmioty, których potrzebujesz, by wykonać zadanie lub zakończyć kampanię. Tak, bierzemy sandały świętego, one o 2 zwiększają wszystkie nasze atrybuty. Także jesteśmy coraz silniejsi. Kamienna wieża zwiększa obronę tutaj. No i powoli się cała mapa odkrywa, więc już ten nasz wróg musi też się gdzieś pojawić. Gniazda harpi. O, i mamy wroga. Myślałem, że będzie w zamku siedział. On w ogóle chyba nie ma zamku. No proszę, w zamku mu nie dali. Jest słaby, super. Dobra, walczymy z nim i będzie koniec samouczka. No dobra, ale dajcie mi powalczyć. O, ma taktykę. No proszę. Możemy użyć błyskawicy. W końcu możemy jakiś zaklęć używać, porządnych. W tej części gry. No, no, nie rozpędzaj się tak z tymi harpiami. No, tak naprawdę nieważne, kogo będziemy atakować, póki co. No i to w sumie tyle. Nic ciekawego więcej nie ma w tej bitwie. Dobra, bierz sobie te finanse. To jeszcze nie koniec. Zamek jednak masz. O, jednak dużo tu jest armii. Jak to? Co to? Ale nie ma tu bohatera. I on ma, widzę, ustaloną armię, bo wszystkie są okrągłe liczby. Ile ma tych smoków? Ma 10 smoków. Smoki nie dolecą wszędzie. Dobra. Jak zginiemy, to się nic nie stanie chyba, bo to samouczek. Zdziwiłbym, jakby się coś stało. No ale nie sądziłem, że tak będzie. Nieładnie. Naprawdę bardzo nieprzyjemnie. No ale te nasze archanioły chociaż trochę tutaj porobią sprawy. Jeszcze trochę oberwiesz. Dobra, wycofamy się. Żeby on mnie tutaj nie atakował. No ale żeby samouczek miał takie trudne tutaj walki. Szok. Nie no, w sumie fajnie, ale zaskoczenie duże. Gorzej, że jeszcze nawet im się te strzały nie pokończą. Bo mają ich całą masę. No może nie meduzy, meduzy mają tylko 5 jeszcze.
Dobra, już walimy w meduzę. Czekamy. Jak drugi raz tu przyjdziemy, to chociaż nie będzie już... Nie będzie już tych strzelających. O! Jak niemiło postanowił się ruszyć. Może tak? No cóż, okazuje się, że w samouczek też można przegrać. Tak. Dopiero samouczek, już wielkie zaskoczenie. Co tu się zadziało? Mamy może jeszcze trochę many? O, dwa czarne smoki pokonali. Mamy jeszcze trochę many, to może tych obserwatorów jeszcze trochę skosimy. No i co, raczej bym uciekał. No dobra, no to... Chciałem być bardziej ostrożny, ale wyszło jak wyszło. Teraz się nie damy. Christian, wracaj do nas. Wracaj tutaj do świata żywych. O, klejnoty się nam trafiły jeszcze tutaj, świetnie. Ale trochę dziwnie tak zrobili, że wystawili tego słabego bohatera najpierw, to już mogli w sumie go do zamku dać. To wtedy była jakaś, byłaby taka bardziej, powiedzmy, prawdziwa walka. Okej. No i co, ty może znowu klejnoty? Nie, rudę masz. No ale swoją drogą to chyba nie będzie im się przynajmniej... No nie odradza im się armia raczej. Bo też te wieże wszystkie zadawały bardzo niskie obrażenia. A to, że zadawały bardzo niskie obrażenia, oznacza, że budynków w tym zamku praktycznie nie ma. Dobra, wszystko wykupujemy. No tylko tych tutaj trzeba jeszcze... Jeszcze trochę... klejnotów. Dobra, no i teraz od razu ładnie ich poustawiamy. Tak, chociaż tych jednostek niskopoziomowych mamy dużo. Bo nam tutaj... Nie wykorzystywaliśmy ich. Oj, źle zrobiłem. O, ciebie nie chcę tutaj, ty mi teraz będziesz przeszkadzał. No. Tak, nie wiem jak zrobić, żeby Christian był w jakiś łatwy sposób. Jak zrobić, by Christian był na górze. Dlatego usunąłem tego bohatera. No dobra. Podejście numer 2 tym razem chyba będzie dobre. Powinno być. No, wędrujemy, wędrujemy. No, ja myślę. Ale sami sobie powalczymy. No, te wieże zdają 10-11 obrażeń. A możemy na przykład... O, myślę, że się pozbędziemy tych obserwatorów od razu. No i tym razem on tu postanowił od razu wylecieć. No ciekawe. O, i jeszcze zaatakował swoje chimery. Teraz może harpie, oberwą.
smoki. No i pięknie. Tym razem. Masz troglodytów. Dobra, to ty weź zaatakuj te harpie. No i mi rozwalili wózek. Najważniejszy tutaj. Najważniejsza jednostka padła. Dobra, no i ty atakujesz meduzy. I mamy po sprawie. Tak, jeszcze poziom nam wchodzi. Nawet parę. Fioletowy przegrywa. Gratulacje! Wszyscy twoi wrogowie zostali pokonani. Odnosisz zwycięstwo.